Uwaga! Materiał stworzono w oparciu o wersję alfa gry DayZ Standalone, dostępną w tej chwili na Steam. Nie opowiada on o błędach technicznych, tylko o faktycznej zawartości gry w grudniu 2013 roku i ma na celu pomóc w odpowiedzi na jedno bardzo ważne pytanie. Czy warto teraz kupować DayZ Standalone i zaczynać tam swoją przygodę? Tak samo jak sami twórcy, chcę zwrócić uwagę, że gra jest w bardzo wczesnej fazie produkcji i wiele może się jeszcze zmienić. W tej chwili wygląda ona inaczej niż twórcy chcieliby ją widzieć w fazie końcowej. Cześć, witajcie! Czwórka z tej strony i dzisiaj chciałabym Wam poopowiadać o DayZ. Ale nie tym DayZ, co zawsze, co mam z nich filmiki i tak dalej, tylko o DayZ Standalone, bo wreszcie wyszła samodzielna gra DayZ, oparta oczywiście na modzie, który był stworzony do Army 2. W tym materiale nie będę się skupiać nad błędami wersji Standalone, ponieważ oczywiście autorzy wypuścili swoją grę w wersji wczesnego dostępu, więc te błędy mogą się tam zdarzać. Nie będę też się skupiać na obietnicach takich, że miało nie być cheaterów, albo miało być bardziej płynnie i stabilnie, i miało pożerać mniej zasobów komputera, i generalnie to w ogóle mieliśmy się skupić bardziej na przetrwaniu, a mniej na zabijaniu innych graczy, bo wszystkie te obietnice nie zostały spełnione, a to jest wczesny dostęp, więc powiedzmy, że nie będę się wyżywać nad DayZ Standalone. Co zrobię w tym materiale? W tym materiale opowiem Wam, co możecie znaleźć w DayZ Standalone i czego tam nie znajdziecie. Więc zacznijmy od początku. Czego spodziewalibyście się w grze o apokalipsie zombich? Ja bym się spodziewała zombich. Tak przynajmniej chmary zombich. Niestety okazuje się, że w tej wersji Czarnoruś została pokonana i jest wyludniona przez to, że w każdym mieście jest po 4 albo i 5 zombiaków. Nie dało sobie z nimi dać rady, no po prostu te 5 zombiaków zabiło nam całą populację i zostaliśmy tylko my, nieliczni, którzy przetrwali, a teraz będziemy próbować jakoś przeżyć tam dalej. Tada! Nie wiem, o co chodzi, to chyba jakiś problem z wydajnością, bądź z wydajnością serwera, bądź z tą architekturą, klient-serwer, nieważne. Tak czy inaczej znajdziecie może 5, może 6 zombiaków w dużych miastach, a w małych to nawet 3 można znaleźć, a czasem żadnego. A właściwie bardzo często żadnego, ponieważ zombiaki spawnują się tylko raz podczas startu serwera. Potem można je wybić i już się nie pokazują. Dokładnie tak samo jest z lootem. Chociaż nawet dla mnie to jest fajny zabieg, ponieważ gracze są zmuszeni do szukania we wioskach, w których zwykle niczego nie szukali i muszą chodzić gdzieś tam na wschód, na zachód, a nie tylko na lotnisko północne i do Berezino. Ale tak czy inaczej, fakt jest taki, że ten loot raz wygenerowany, a potem raz zabrany już się nie pojawia. Za to wszystkie serwery się restartują co 4 godziny, więc jeżeli Wam zależy na tym, żeby znaleźć na przykład jakiś militarny sprzęt, to trzeba dojść do bazy militarnej, a potem się tam zalogować zaraz po restarcie i mieć nadzieję, że nie trafi się na 40 innych graczy. Aha, właśnie, graczy. Graczy na serwerze może być tylko 40, to jest max. Miało być 100, ale nie wyszło. Nie będziemy się wgłębiać dlaczego. Czego też dalej nie znajdziemy w standalone? Nie będzie samochodów, rowerów, motorów, statków, ani żadnych pojazdów latających. Nic takiego. Tylko i wyłącznie podróżowanie na własnych nogach. Czego jeszcze nie znajdziemy w standalone? Nie znajdziemy tam żadnych, ale to żadnych zwierząt, oprócz kilku królików oraz kilku ptaków. Zapomnijcie o polowaniu na zwierzynę w lesie, jej tam nie ma, cała mapa jest praktycznie pusta, więc mamy co wioska 3-4 zombiaki, raz czasem królik i 40 graczy na tej wielkiej mapie, end of story, nic więcej. Co jeszcze znajdziemy w standalone, albo czego nie znajdziemy? Tym razem co znajdziemy? Znajdziemy za to masę ubrań, znajdziemy różne rodzaje spodni, różne rodzaje czapeczek. Czapeczek jest od cholery ciut. Znajdziemy okulary przeciwsłoneczne, znajdziemy różne koszule, t-shirty, kurtki, kamizelki kuloodporne. Można by tak naprawdę dosyć długo wymieniać. Jest też kilka rodzajów plecaków, więc jest całkiem nieźle, jeżeli chodzi o ubieranie się w to. Do tego to, co znajdziemy, a czego nie wykorzystamy, możemy sobie przemienić na bandaże,
Więc jest całkiem realistycznie i fajnie. Do tego lód jest bardzo fajnie porozmieszczany, ponieważ to już nie jest tak jak było w modzie, że było wiadomo, że w danym budynku są trzy różne kubki i trzeba sprawdzić, czy w tych miejscach nie ma lutu, tylko on jest tak naprawdę porozrzucany i jest w miejscach, w których można się nie spodziewać. Fajne, bardzo na plus. Czego nie znajdziemy w modzie, to różnych broni. W tej chwili jest może 5 modeli broni. W tym, jeżeli chodzi o jakieś szybkostrzelne, to mamy tylko i wyłącznie M4A1. Wiecie, jaka byłam szczęśliwa, kiedy znalazłam moje pierwsze M4A1 w standalone? Znalazłam je i miałam takie: chłopaki, znalazłam karabin, jestem super wypasiona. Usłyszałam, że oni też. Masakra. Oczywiście okazuje się, że jest tylko M4A1 i tak naprawdę praktycznie każdy gracz, którego spotkamy, też będzie miał M4A1, chyba że będzie miał jakiś pistolecik. No, jeszcze jest możliwe coś w rodzaju Lee Enfielda, ale do tego jeszcze nigdy nie znalazłam amunicji, a bardzo, bardzo chciałam i bardzo szukałam. Znowu z rzeczy, które znajdziemy. Znajdziemy za to masę jedzenia przeróżnego. Będzie to ryż, mleko w proszku, owoce, zepsute owoce, puszki, chipsy, wszystko. Takie rzeczy będą. I co jest fajne, możemy na przykład nie tylko karmić siebie, ale karmić też innych. Możemy zmuszać innych, żeby coś zjedli. Możemy ich obezwładniać i potem ich zmuszać, żeby coś zjedli. I tak dalej, i tak dalej. Więc można się pobawić w takie utrzymywanie własnego więźnia, co jest dosyć zabawne. Niestety w tej chwili Daisy, przez to jak wygląda, nie stanowi żadnej przygody. Musicie sobie uzmysłowić, jak to wygląda. Już wcześniej wiele osób mówiło o tym, że Daisy to tak naprawdę taki bardzo rozbudowany symulator joggingu. Teraz tak dokładnie jest. Ta wersja to takie demo, które pokazuje, jak wygląda Daisy w wersji standalone, ale nie pokazuje, jaka rozgrywka gracza czeka, bo tych wszystkich smaczków jeszcze tam nie ma. Okej, jest trochę fajnych przedmiotów, takich jak, nie wiem, lampa gazowa, którą może gracz sobie włączyć, albo trzy rodzaje kurtek, ale gdzie są zombiaki, gdzie są te przygody, tak? Tego nie ma jeszcze, dlatego w mojej ocenie bardzo fajnie, że wydali tą alfę, ale żeby za coś takiego brać 24 euro prawie, to jest jak dla mnie błąd. Ale chyba tylko jak dla mnie, ponieważ sprzedało się już tego ponad 300 tysięcy egzemplarzy. I tych 300 tysięcy graczy teraz biega po Czarnorusi i trochę się tam nudzi. Co niestety przyczyniło się do tego, że Daisy w tej formie wygląda jak strzelanka na bardzo, ale to bardzo rozległej mapie. No, plus minus polega to na tym, że trzeba się urodzić. Ja zwykle się rodzę w kamence, nie wiem, o co chodzi, może moja postać jest jakoś przypisana do kamenki. Z kamenki biegnę do pierwszej lepszej militarnej lokalizacji, znajduję broń, potem szukam do niej amunicji, potem teamujemy się z całą drużyną, a potem szukamy guza. Fajnie by było, gdyby dawało się robić za każdym razem jakieś akcje typu porywanie graczy, czy też zmuszanie ich do tego, żeby sami się rozbroili i tak dalej. Ale w większości wypadków jednak, kiedy kogoś spotykamy, to on od razu zaczyna do nas strzelać i nie ma tutaj mowy, żeby pogadać chwilę na bezpośrednim, że hej, jesteś otoczony i totalnie nie masz żadnych szans na przeżycie, więc może się poddasz, ponieważ w tej chwili oni niczym nie ryzykują, tak? To nie jest tak, że ten gracz urodzi się i przez 3 dni nie będzie mógł znaleźć odpowiednio fajnych ciuszków takich jak ma teraz, bo te ciuszki leżą wszędzie i lód jest totalnie niezbalansowany, więc wystarczy, że urodzi się w czerno i za chwilę będzie równie wielkim wypasem jak jest w tej chwili. Dobra, reasumując, czy warto w tej chwili kupować Daisy i wydawać na to ponad 100 zł na Steamie? Moim zdaniem nie warto, bo o wiele więcej jest nam w tej chwili w stanie zaproponować mod, a jeżeli znudzi wam się mod Daisy, to proponuję zagrać jakiegoś Epocha na przykład. To jest wariacja modu Daisy, bardzo fajnie rozwinięta, dodaje jeszcze dodatkowe rzeczy o bardzo, bardzo rozwiniętej społeczności. Jeżeli chodzi o samo Daisy, to w tej chwili wygląda to jak bardzo fajne demo technologiczne, pokazujące, jak gra będzie wyglądać, jak będzie działać ekwipunek postaci,
ale jeszcze nie pokazujące, jak będzie wyglądać faktyczna rozgrywka. Wierzę, że rozgrywka będzie naprawdę świetna, ponieważ wiem, że Rocketowi, czyli twórcy, głównemu twórcy, chodzi o to samo, co nam wszystkim, czyli o taki totalny survival z elementami zombie i z elementami właśnie takiego bandyckiego życia tych ludzi, którzy spotykają innych ocalałych i nie wiedzą, co z tym zrobić. Zabić, gadać, a może zaufać, a może nie zaufać, ponieważ on w każdej chwili może nam przywalić siekierą w plecy. Mam nadzieję, że tak będzie, będę na to czekać i na pewno będę co trochę sprawdzać, jak tam wyglądają update'y w DayZ Standalone, ale razem ze Spartanami prędzej wrócimy do moda, niż będziemy grać długie godziny sam standalone, tak jak teraz to wygląda. No dobra, ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście bardzo mi będzie miło, jeżeli go zlajkujecie. A na dziś to tyle. Bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście, że teraz mnie słuchacie, więc dotrwaliście do samego końca filmiku. Zapraszam Was na inne moje materiały. Do zobaczenia, trzymajcie się, czwórka bez odbioru.